Może bym mógł w sumie w sklepie. Z powrotem. Cześć. To jak? Gotowy? Rogue pewnie zaraz tu będzie. Gotowy. Pokaż, żony, na co cię stać. Jakoś inaczej dziś wyglądasz. Coś z włosami? Kurwa, widzę, jak być z Siverhem. Kurwa, jak dobrze być z powrotem. Nie wiedziałam, że wyjeżdżałeś. Czego się napijesz? Ja zawsze te kile chyba jako grałem. No nie wiem, co on lubi. Jeszcze raz. Robi się. Szybkie trineczki. Który to już? Johnny! Johnny! Obudziłem potwora. Wiesz, czego mi teraz trzeba? A mamy to w menu? Informacji. Cassius Ryder żyje jeszcze. Ten od tatuaży? Dawno się tu nie pokazywał. Więc musisz sam sprawdzić. Ma zakład na Pershing Street. Kurwa. Nie, on mi jakiś tam... Kozła czy to drugie? To drugie, tam. To drugie. Będzie zachwycony, kiedy to zobaczy. Na pewno. To on mi robi. Jeremiah Grayson. Podobno pracuje dla Smashera, ale ja ci tego nie powiedziałem. Nawet cię nie znam, stary. Tak, można powiedzieć, że miałem z nim coś wspólnego. Ruby Collins. Po mnie posuwał ją Grayson. No tak, Johnny. Będzie się napierdala zaraz kimś. Hej, co to? Ej, barman. John, co ty odpierdalasz? Słyszałem, a ty pokażesz, czy to prawda. Tylko załatwię jeszcze jedną rzecz. Ja pierdolę, po chuj mu dawałem to. Odpierdol się od Ruby. Nigdzie z tobą nie pójdzie. Jest tu w pracy, jasne? Będę czekać na zewnątrz.
długo czekałeś? Jedziemy do mnie. On mi zdradza pana! Jebany Silverhand. To gdzie jedziemy? Mówi się dokąd? Na Martin Street. Ale okrężną drogą. Pasują ci. Masz ognia? Ach, ten Johnny. Porozmawiam tylko z rąk. Przez niego. Kurwa! Przez niego pana nie będzie szczęśliwa. Jebany Johnny. Kurwa! Mogliśmy tu zginąć! Ruby. Chyba zadzwonię do... Chyba. Ruby, skup się. Muszę porozmawiać z Graysonem. Dzień dobry, Night City. Ale coś ty odjebał. Wiesz? Zawsze rano plujesz krwią? Możemy mówić o czymś innym. Jasne. No więc od początku miałam wrażenie, że jest w tobie coś znajomego. O, czyli Johnny ci powiedział. Nie wydajesz się zdziwiona. No zdziwiona to już byłam. Ale ty chyba nic nie pamiętasz. Coś pamiętam, ale na szczęście nie wszystko. Zadzwonił do mnie nad ranem. Oczywiście byłam pewna, że to ty. I pomyślałam sobie, to był taki miły dzieciak. A tak mu totalnie odpierdoliło. I co? Przyjechałaś sobie popatrzeć. Tak z ciekawości. Aha. I spotkałam Johnnego Silverhanda. Dziwnie się czuję z tym, że wiesz o Johnnym. Twarz ci się zmienia. Ciągle wyglądasz jak V, ale wszędzie bym poznała ten wredny uśmiech. To jak mówi, jak się rusza, jak pali. Ja nie palę. Wiem. I raczej nie ma szans, żebym was pomyliła. Więc możesz spać spokojnie. Powiedział ci o Smasherze? Tak. Nie wiedziałam, że wrócił do Night City. Johnny znalazł do niego jakieś dojście. Czekaj. Grayson? Jeremiah Grayson. Pracuje dla Smashera. Johnny wydostał namiar na niego od jakiejś stripteaserki. Ebunikę, tylko tyle, ale zobaczę, co da się zrobić. I dopadniemy tego sukinsyna. Wiesz, co się działo ze Smasherem do tego czasu? Po wybuchu w 2023 w Arasaka Tower zniknął i wszyscy myśleliśmy, że już po nim. Potem znowu wypłynął, zrobił kilka dużych zleceń dla Arasaki i znowu zapadł się pod ziemię. Z Martinezem walczył. Nikt go nie widział. Nikt poza Graysonem, najwyraźniej. Mogę ci jakoś z tym pomóc? W tym stanie do niczego mi się nie przydasz. Zadzwonię, kiedy czegoś się dowiem. Okej. Idź spać, Vi. Idź spać, Vi. Nie do wiary, że ten skurwiel Johnny gdzieś tam w środku siedzi. No. Opa. No musimy porozmawiać sobie chyba z Johnnym, co?
To ty powinieneś tu teraz żygać. Życie nie jest sprawiedliwe. Wybrałeś idealny moment, żeby wymiksować się z mojego ciała. Ciesz się, że w ogóle się wymiksowałem. Właściwie przez chwilę myślałem, że postanowisz jednak zostać na dobre. Tak świetnie się przecież bawiłeś. Czyli jednak mi nie ufasz? Wiem, że się nad tym zastanawiałeś. Widziałem. Zrobiłem tak, jak się umawialiśmy. A teraz chodźmy stąd. Zastanawiam się. To nie tak, że mu nie ufam, ale... No widać, żeby już... Co to w ogóle za nora? Taka, gdzie możesz bezkarnie narzekać na dywan. Nie wybrzydzaj. Wi, już wiem, o co chodzi za Bunika. Uruchomiłam moje kontakty. Dawny znajomy kojarzył Graysona i trochę poszperał dla mnie. Sprawdził Ebunika. To część doków kontrolowana przez Maelstrom. Okej. Okay. A czemu te doki nazywają się Ebunika? Bo zgaduję, że nie chodzi o zmarłego burmistrza. Źle zgadujesz. Jest tam stary kontenerowiec, nazwany tak na jego cześć. Znalazłaś Graysona? Naprawdę ma jakiś kontakt ze Smasherem? Padnij po mnie do Afterlife. Wszystko ci opowiem. Okej. Okay. I co, lepiej ci? Jesteś? Nie. Aha, i to wszystko. Drobiazgi obok jakiejś zapomnienia. Wi, poznaj Crispina Waylanda. Pomaga nam. Będzie dobrze. Hej, Wi. Sam zawsze przeszedł. Słyszałem, że polujecie na Smashera. Co nie, Sam? Gotowy? Pogadamy w samochodzie. Skup się lepiej na robocie. Redakcja poślemy tam drogę, żeby się nie okazało, że się tam jest. Jedźmy. Nic ważnego do powiedzenia. Powodzenia! Czym dokładnie pomagał ci Wayland? Wayland upewnił się, że Grayson będzie w domu, kiedy po niego przyjdziemy. Czyli wiemy, gdzie go szukać. No, możemy biec? Tak. Mam coś dla ciebie. Przymierz. To kurtka Johnego? Jesteś pewna, że nas nie pomylisz, jak zacznę ją nosić? Jestem pewna. To replika zrobiona na specjalne zamówienie. Oryginalna kurtka Johnego pewnie rozpadła się. Dzięki. Wskakuj. No, nareszcie będziesz jakoś wyglądać. Pierdalaj! Jestem w skafandrze w ogóle do nurkowania w tym momencie. Co Johnny ci o mnie opowiadał? Bo rozumiem, że rozmawiacie cały czas. Że jesteś najlepsza. Że zawsze byłaś najlepsza. Najlepsza. Szkoda tylko, że to ma swoją cenę. Że wcześniej nie trafisz na Smashera, jesteś pewna? Jesteś pewna, że się na to piszesz? A co, strach cię obleciał? Nie. Ale nie chcę, żeby Johnny cię rozgrywał. Adam Smasher to raczej jego obsesja, nie twoja. Tak myślisz? Ja tylko próbuję grać fair. Dziwne, że wcześniej nie trafiłaś na Smashera. Mówiło się o nim od czasu do czasu. Ale nie próbowałaś go dorwać. Słuchaj, Wi, to, że Johnny wrócił, dużo zmieniło, okej? Okay? Jasne. Dla mnie też, serio. Wrócimy do tego później, może. Jest taka wkurwiona. Dalej nie pojedziemy. Może mamy dziś szczęście i zgarniemy Graysona i Smashera za jednym zamachem. Ten skurwiel musi gdzieś tu być. To jaki mamy plan? Wayland widział Graysona gdzieś tutaj, w dokach. Był z nim jeszcze ktoś. Smasher. Mam nadzieję.
Najpierw musimy dostać się do datatermu Maelstromów. Tam powinny być jakieś informacje o Smasherze. Dataterm jest tam, w głównym magazynie. Skąd wiesz, gdzie jest dataterm? Bo sama nagrałam im zakup. Datę na D3 z zewnętrzną bazą danych. Teraz przeczytałem. Nawet nie planowałem, ale myślę, że Johnny, jak miał ten kontrolę nade mną, to chyba mógł coś tam robić, prawda? Nie wiedziałem, że pracujesz z Maelstromem. Mogę pracować z każdym, ale na moich warunkach. No, widzę, że jednak sporo mnie ominęło przez te 50 lat. Okej, możemy zaczynać. Gotowy? Musimy poczekać, aż się ściemni. Za dużo ludzi się tu kręci. Może pojawi się Smasher albo Grayson? Może, ale nie sądzę. A raczej nie pokazywaliby się tu w biały dzień. Okej, lepiej nie będzie. Maelstrom patroluje doki. Będziesz mnie osłaniać. No, idziemy. Jest spięta. Mam pomysł. Osłaniaj ją. Poczekaj moment i chodź za mną. Dobra. Po cichutku teraz. Tup, tup. Skradamy się. Nikt nas nie wie. Kurwa. No, nie mogłem się spiąć. Ja pierdolę. Chciałem się spiąć i nie zadziałało. Po cichutku, żeby nikt nie zauważył, że tu jesteśmy. Dobra, mamy to. Sprawdź, czy jest tam coś, co może nam się przydać. Ja przypilnuję drzwi. Ona dobrze wie, gdzie go szukasz. Odwleka to. Mówiłem ci. Rogue dalej się boi tego skurwiela. Wygląda na to, że ukrywają się na pokładzie kontenerowca. Okej, chodźmy to sprawdzić. Ale spięta. Ja pierdolę. Tu tam, na prawo. Stąd? Na prawo? Dobra. To jest ebunika. Nie wygląda jest za dobrze. W środku spodoba ci się jeszcze mniej. Idziemy. No dobra. Jakoś trudno mi uwierzyć, że mamy linę w takim miejscu. Myślałeś, że Smasher będzie się reklamował? O, biegnie. Musimy przeszukać pokład. Okej. Dlaczego to właściwie robisz? Chcę wyrównać rachunki. Pomścić Johnego? To też. Karta potrzebna, Boku. Wejdźmy może od góry. Jakieś O, ciekawe. No, to już wiem, kto zrobił ten skok na Kangtao miesiąc temu. Fachowa robota. Jesteś pewna, że to właśnie ten ładunek? 679275PN1H. Sama wysłałam 3 ekipy, żeby to znalazły dla Chińczyków. Całe miasto tego szukało. Skurwiel jest dobry. Tak, kurwa. Zajebisty jest. A teraz go znajdźmy i rozwalmy go, okej? Okay? Dobrze, Johnny. Jezu, spokój się. Ty się tylko tu denerwujesz jako... No. Jak? To jest są ninja! Nie to! Skurwiel strzela do mnie z mojej własnej broni! Który? 3516! Wszędzie bym poznał ten dźwięk! Nie wyjdziecie stąd żywi! A! Weź broń. Chodź tu do mnie! To chyba nie twoje. Grayson. Rok, no proszę. To już nie gramy do jednej bramki. Ale może nie powinienem się dziwić. W końcu twoja specjalność wbijać ludziom nóż w plecy. Gdzie jest Smasher? Wiesz, że mógłbym zgnieść ci czaszkę jak jajko. Także dalej mógłbyś mówić.
przez jakiś czas. Ale ja chętnie pogadam. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tylko Rogue przeżyła po zamachu w Tower? Ja? Tylko ona, z całego Atlantis. Ciekawe, do czego musiała się posunąć, żeby się tak wygodnie ustawić. Jak bardzo musiała się skurwić, żeby... Gdzie jest teraz Smasher? U Arasaków, ale to już chyba wiesz. A kiedy pojawi się tutaj? Nigdy. Stary dobry Adam właśnie awansował na szefa ochrony. Nie już pierdol. Nie wróci do tej nory. Ja tu jestem tylko po to, żeby pozamykać jego sprawy. Kurwa. Święte słowa. Tak wysoko nie podskoczycie. Smasher jest dla was nietykalny. Ale na pocieszenie. Teraz on pewnie sam was znajdzie. Lubi załatwiać takie rzeczy osobiście. Doprowadzisz nas do Smashera. Nawet gdybym chciał. On nie ufa mi na tyle, żeby... Słuchaj, 17. Czemu w ogóle interesuje cię Smasher? Tak naprawdę interesuje mnie Silverhand. I to, co się z nim stało. Johnny Silverhand? Co chcesz wiedzieć? Wszystko. Miałeś broń Silverhanda. A co? Też jesteś fanem? Smasher ci ją dał. Aha. Nagroda za specjalne zlecenie. Smasher powiedział ci, co zrobił z ciałem Silverhanda? Aż tak cię to kręci? Będziesz ekshumować to ścierwo? Albo może chcesz posłuchać, jak zdychał we własnych szczynach, kiedy go wypalali Soul Kirayan? Co z nim zrobili? Zakopali go przy polach naftowych na Badlands. Wyjeżdżasz Northbound 101 i prosto na śmietnik. Jak dobrze pogrzebiesz, może wykopiesz z tego gówna srebrną rękę. Wystarczy. Załatwmy to szybko. Żygać mi się chce, jak na niego patrzę. Poczekaj. Mam coś. Silverhand. O, on cię interesuje, tak? Mogę ci to oddać. Nic od ciebie nie chcę. Dobrze. O jednego skurwia. Chodźmy stąd. Chcesz o czymś porozmawiać, bo ja jeszcze to wszystko sobie... było bez sensu. Nie mamy nic, żadnego punktu zaczepienia. Kurwa, Vi. Powiedz jej... Czegoś się dowiedzieliśmy. Parasace. Aha, że porzucili ciało Johnnego jak śmiecia. Smasher. Kurwa, nic nie rozumiesz. Tu w ogóle nie chodzi o Smashera. On jest tylko wierzchołkiem jebanej góry lodowej. Nawet jeśli go dorwiemy, co to zmieni? Nic. Jak nie zabijać go? Co tam, John, chcesz? Zostaw ją teraz, Vi. Pozbiera się, ale w takich chwilach woli być sama. Oho. Rozumiem. Jedźmy na te pola naftowe. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Dobra. To nie zabijaj go. Chujem był. No i... Że też im się chciało wieść ciało na takie zadupie. Lepsze to niż złomowisko, na którym skończyłem. Czyli tak to wygląda. Nie ma tu nic. Jak mam z nim po... O, coś tu było? A czego się spodziewałeś? Nagrobka i kwiatów? Nie. Nie wiem. Jakiegoś znaku. Po prostu... czegokolwiek. Naprawdę potrzebujesz jakichś symboli? Tak. Myślałem, że tu poczuję, że skończył się jakiś etap. Że mogę pochować starego Silverhanda i zacząć od nowa. A jak się czujesz teraz? Jakby ja mnie nigdy nie było. Albo jakbym dalej siedział w Mikoshi. Coś z tym zrobimy. O. Ale dziwnie to był ten. I co?
Teraz lepiej? Trochę. A co byś napisał, gdybyś naprawdę miał mnie pochować? Tu leży Johnny Silverhand. Rocker Boy, który się nigdy nie poddał, legenda Night City, terrorysta i kawał chuja, człowiek, który uratował mi życie. No uratował, Rocker, który nigdy się nie poddał, też jest git. Chcesz o tym pogadać? Nie. Człowiek, który uratował mi życie. Wi. Naprawdę chciałbym, żeby tak było. Słuchaj, zdaję sobie sprawę, że wiele rzeczy spieprzyłem. Zawiodłem albo wykorzystałem wszystkich, którzy mi zaufali. Byłem zaślepionym, egoistycznym skurwysynem. Ale jedno mi się udało. Na razie. Nie spieprzyć tego, co jest między nami. Bywało ciężko, ale daliśmy radę. No. Większość ludzi, których uważałem za przyjaciół, miało problem, żeby wytrzymać ze mną w jednym pomieszczeniu. A my mamy jedno ciało. Ty jesteś ze mną bliżej niż ktokolwiek inny. 24 godziny na dobę. I chyba jeszcze nie zacząłeś mnie tak na serio nienawidzić. Szkoda, że nie pogadaliśmy o tym wcześniej. Byłoby nam łatwiej. Jakoś nie znalazłem dobrego momentu. Ale te złe momenty... Pamiętasz, jak się obudziłeś u Wiktora i jeszcze nie wiedziałeś o mnie? Mam halucynacje, boję się. A potem jak jęczałeś u Misty, że nie chcesz umierać? Pamiętam, jak ty jęczałeś o fajki w środku nocy i żałowałeś, że nie możesz mnie zabić. Nie myślałem wtedy, że tak daleko zejdziemy. Dalej się czujesz, jakbyś się dusił wewnątrz mnie? To się zmieniło. Nie mówię, że jest świetnie, ale... Czasami, kiedy się budzę, przez chwilę wydaje mi się, że naprawdę wróciłem. Jak to wróciłeś? Że mam to ciało całe dla siebie. Że jestem wolny. I przez moment mam takie straszliwe poczucie straty, jakbym zgubił coś bardzo ważnego. A potem orientuję się, że jesteś, że byłeś tu cały czas i czuję taką wręcz idiotyczną ulgę. Też mam podobne sny, że nigdy nie umarłeś i po prostu jestem tobą. Nie jest tak, że się zastanawiam, co zrobiłby Johnny, tylko robię coś i czuję się zajebiście, jakbym wreszcie zaczął pasować do tego świata. To chyba nie jest dobry znak. Musimy coś z tym zrobić. I to szybko. Kiedy mówiłeś, że zawiodłeś przyjaciół, miałeś na myśli Rogue? Rogue, Alt, Kerego, Santiago. W przypadku Rogue jeszcze nie wszystko stracone. Nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło przez te 50 lat i na nowo pchać się w jej życie. Ta sprawa ze Smasherem bardzo ją zdołowała. Nie możesz tego tak zostawić. Może masz rację. W ogóle zachowywała się dziwnie. Powinieneś z nią pogadać. W zasadzie to obiecałem jej, że wezmę ją do kina. Bardzo dawno temu. Dobry pomysł. Zadzwonisz do niej i zapytasz, czy ma wolny wieczór? Tylko to znaczy, że znów musiałbyś mi oddać kontrolę. Zadzwonię do niej. Okej. Chodźmy stąd. Jednak nie ma tutaj nic ciekawego. Ale chyba warto było przyjechać, co? Zdecydowanie. Dzięki, Vi. Jeśli już musiałem trafić do czyjejś głowy, cieszę się, że to byłeś ty. Też się cieszę. Nie wiem, ja lubię Silverhanda. Spoko gościu. Oj, spoko gościu.